nami Tomasz Bińkowski, zwycięzca kategorii Men's Body 2. Gratulujemy serdecznie zwycięzca. Jak mógłbyś chwilkę powiedzieć nam o swoich przygotowaniach do zawodów? Moje przygotowania do zawodów zazwyczaj szykowałem 12 tygodni. Teraz było to 14 tygodni za pomocą mojego trenera Piotra Kuchowskiego, który mi szykował tych zawodów. Serdecznie mu dziękuję. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I co, no, treningi były mega ciężkie, zupełnie inna metoda treningowa. Musiałem się nauczyć nowych metod treningowych, zaufać przede wszystkim temu wszystkiemu. Wiadomo, duże doświadczenie mojego trenera przełożyło się na moją formę. Dużo zawdzięczam przede wszystkim mojej tutaj narzeczonej, która pomaga mi w treningach, trenujemy razem. Mam ułatwione po prostu życie w kulturystyce. Robimy wszystko razem i co? Ledwo wyszedłem przed chwilą ze sceny, musicie trochę mi wybaczyć. Wybaczamy wszystko. Powiedz nam, jakie jest twoje największe marzenie związane z kulturystyką? No, chciałbym zostać mistrzem świata. W ubiegłym tygodniu wygrałem Mistrzostwa Polski w kategorii Federacji WPF. Dzisiaj Federacji NAC również pierwszy. No i co? Mistrzostwa świata. Jakaś rada od mistrza dla młodych uczestników próbujących swoich sił w zawodach kulturystycznych? Żeby nigdy się nie poddawali i wierzyli w swoje marzenia. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.